Siemandero, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Blockstar Planet. I dzisiejszy odcinek w ogóle miał nie powstać z powodu tego, że miałby dzisiaj live, no ale jednak tego live'a nie ma i macie dzisiaj odcinek. I odcinek jest naprawdę na spontanie i w sumie bez przygotowania wielkiego, ponieważ dzisiaj przejdę sobie parkury z topki. Naprawdę nie przeszłyszeliście się, serio przejdę parkury z topki. Takiego odcinka chyba prawie nigdy nie było, mi się wydaje, więc no. Dużo osób zawsze pisało, żebym zrobił jakieś parkury z topki, więc w końcu je macie. A ty możesz zostawić łapeczkę w górę, bo no po prostu mi przyda mi się łapka w górę. Zmotywujesz mnie, żebym robił lepsze odcinki niż ten odcinek, bo ten odcinek no dzisiaj chyba nie należy do jakichś świetnych, więc zostaw lajka, możesz zasubować kanał, jak tego jeszcze nie robisz. Chociaż jak jeszcze nie robisz, no to smutno mi troszeczkę, więc lepiej, żebyś to zrobił. Będzie mi bardzo milusio. A my tak naprawdę zaczynajmy. W ogóle jestem dzisiaj na koncie Mikalo26, bo jak wiecie czy nie wiecie, to w poprzednim odcinku kupiłem sobie VIP-ka na rok. Więc postanowiłem sobie tutaj zagram. I zagram sobie na otwartej grze z innymi. Więc napiszemy sobie siemano. No to jest jak coś, to jest coś rzadkiego, żebym nagrywał odcinek z parkurów z topki na otwartej grze z innymi ludźmi. Naprawdę, to jest coś. No widzicie, aż się dziwią, dlaczego ja tu piszę, dlaczego, ja nie wiem. Ja nie wierzę po prostu, oni też pewnie nie dowierzają. Więc spoko. Przechodzimy sobie, w ogóle ten parkur. Aha, potrzebny jest klucz, a ja klucza nie widzę, więc troszeczkę jestem zdziwiony. Gdzie jest klucz? Czy on był na początku, a ja go nie zauważyłem? Być może, albo... Nie mam aha! Tu jest klucz, ale jestem głuptasek ze mnie, niedobra. Lecę jeszcze tutaj, ponownie. Wszystko na spokojnie, damy radę, dobra. Mam dwie kreski życia, więc więc no, napiszę pozdrawiam wszystkich. Czemu by nie? Blue Queen tu wbiła. Siemano, ej, mi się wydaje, że ta osoba to jest chyba autorka tego parkoura, jak się nie mylę. Albo innego parkoura z topki, ponieważ patrzyłem sobie właśnie parkoury przed odcinkiem i gdzieś mi się ta Blue Queen... Nie wiem, gdzieś ją widziałem, więc nie wiem, czy to jest jej parkour, czy co, nie wiem, zobaczymy zaraz. A my lecimy dalej, bo już mam ten klucz, więc mogę otworzyć żółtą bramę, więc świetnie. I teraz gdzie mam iść? Aha, bo są jakieś tu dziury, aha, tu są jakieś dziury, ale nie wiem, gdzie jest dziura, więc... gdzie jest dziura? Ja nie widzę dziury żadnej. A, tutaj, o, dzięki, tu jest dziurka. Tutaj też jest dziurka, to widoczniejsze bardziej. O, tutaj mnie prowadzą. Fajnie, dobra, pyk, świetnie. Mamy kryształ, jest cudownie, więc jak zginę, to wrócę się tutaj, więc świetnie. Tyk. No siemano, uciekam od was. Jezu, zawsze marzyłam, żeby youtubera spotkać. No wow, jakie marzenie, no to widzisz, marzenie spełnione bym powiedział, więc uhu, kurczę. Dobra, gdzie teraz? Aha, tu, okej, dobrze, wszystko git. Teraz tutaj nie mogę tutaj spadnąć, bo jak spadnę, to będzie klopsik. Ale na szczęście chyba nie spadłem. Lewy czy prawy? Ja lubię lewą stronę. No czemu zawsze? Zawsze chyba jest tak, że lewy portal nie jest prawidłowy. No ja nie wiem, no ja lubię lewą stronę, a wy ją tak tą lewą stronę dyskryminujecie. No co za ludzie w ogóle. No niemiło troszeczkę, że tak dyskryminujecie lewą stronę. A poza tym to powinno teraz się wyświetlić w karcie po prawej u góry link do mojego teledysku piosenki Psychowanki, więc jak chcesz to po odcinku wbi, bo właśnie w poprzednim odcinku powiedziałem o tym i naprawdę wbiliście dużo wyświetleń, więc zróbcie to dzisiaj ponownie, napiszcie jakiś komentarz, dużo napisaliście komentarzy, że jesteście z odcinka, więc możecie napisać kolejny raz, będzie mi milutko i parkour przeszedłem w 3 minuty, no ktoś zrobił to 2 minuty szybciej, rekordem wszechczasów, więc... No nie wiem, nie jestem zadowolony zbytnio, no ale już trudno. I zobaczymy, czy to jest Blue Queen Parkour. Nie, to jest Steli, ten jest Blue Queen Parkour. To jest chyba ta osoba, tak, to jest ta osoba, więc brawo. Tower of Hell, no osobiście chyba raz na odcinku wiem, że lepiej żebyście pisali Tower of Block, no ale trudno. Bo Tower of Hell to jest takie robloxowe, a lepiej zrobić coś oryginalniejszą nazwę i nazwać to po Blockstar Planetowemu, czyli Tower of Block. No ale dobra. Czy to tylko moja sugestia taka. Ciekawe, czy ta osoba Blue Queen wbije tutaj. Nie wbiła chyba, niestety.
Pewnie zauważyła, że wbiłem na jej parku i pewnie się cieszę, więc no, tak mi się wydaje, no chyba się nie cieszysz, no to w sumie nie wiem po co to przychodzę, ale mam nadzieję, że się jednak cieszy z tego, że przychodzi jej parkour. Tyk, o siemaneczko Pokémon Gear, o mój Boże. O, siemaneczko Pokémon Gear, dzień dobry. O, leć, dawaj, Pokémon Gear, lecisz. Nie wiem czy mnie zna ta osoba, bo jakoś tak ma mnie na mnie wywalone. W sumie to dobrze, bo fajnie, że ktoś ma na mnie wywalone i mnie nie rozpoznaje. Chyba, albo rozpoznaje, ale się wstydzi powiedzieć, co nie? Może się wstydzi, nie wiadomo. A przecież nie każdy jest taki, że od razu pisze Mikalo, tylko niektórzy może się wstydzą, więc wiecie. Ja w sumie, jak nie byłem jeszcze youtuberem i byłem fanem Tori, wiecie kto to jest Tori, jak ktoś nie wie kto to jest Tori, no to stara youtuberka Movie Star Planet, nagrywała kiedyś blog Star Planet troszeczkę i zawsze moim marzeniem było, żeby spotkać Tori na parkourze i to było takie wow. A teraz sobie tak uświadamiam, że jestem popularniejszy od Tori, to takie troszeczkę smutne, no. W ogóle nie wiem, czy jest Tori, bo ona chyba już nie nagrywa, więc... No cóż, takie życie. Szkoda, moja... Byłem największym fanem Tori. Znaczy, może nie największym, ale po prostu oglądałem jej każdy filmik. I było bardzo super, więc no. No okej, przeszedłem minuta 50, no ktoś to zrobił minutę szybciej, no kurczę, jestem jakiś chyba dzisiaj noobem, no trudno, bywa. Trzeci parkour od Mati, coś kojarzę ten nick, przyjmuję znaj? Nie wiem. Dobra, chciałem go zaprosić do znajomych i zobaczyć, czy mi by przyjął, ale pewnie go nie ma teraz na BSP, więc nie ma co patrzeć. O, i Blue Queen z poprzedniego parkoura. Autorka wbiła, więc no, dobra, kurczę. Blue Queen, przeszedłem twój Tower of Hell. Ciekawe, jaka będzie jej reakcja. No pewnie chyba zauważyła, mi się wydaje. Bo jeżeli teraz tak ciągle do mnie wbija, to wiesz, to chyba wie, mam takie wrażenie. No dzięki, no widzisz, no jak Milusio, no proszę. Pozdrawiam siebie, kurczę, dobra, nie mogę się tak za bardzo skupić na tym, na czacie, tylko troszkę się muszę skupić na przejściu tych drabin, bo ta drabina jest porąbana, naprawdę strasznie porąbana, patrzę, bo tu jest tak dziwnie. O, aha, tam muszę teraz, o kurczę, dobra, ojojoj, no to jest za ciężkie, naprawdę, to jest mega ciężkie, o, Mikalo, no siemaneczko, turskawiaczka, dzień dobry pani. Tyk, okej, super. Napiszę im, nagrywam odcinek. Dobra, zobaczymy jaka będzie ich reakcja z tego, że nagrywam głupi odcinek z parkouru stopki. Co nie jest zbytnio ciekawe, więc jak ktoś to obejrzy do końca, to dzięki, bardzo cię lubię, że obejrzałeś do końca. Szanuję. Pozdrawiam, nie pozdrawiam. O, dobra, tutaj Ari hejterka, widzimy hejterka. Hejterka, nieładnie. Dobra. Aha, są kluczyki. A, dobra, to idę sobie po zielone na sam początek, bo czemu by nie. O, Bubble Tea awansował na kolejny poziom, zarąbiście. Bubble Tea, na Bubble Tea. Dobra, mamy. Idziemy teraz pół niebieski. Kurczę. A żebyś wiedział, ale troszeczkę szacunku posiadam. No dobrze. Ale tu dużo kryształów jest w ogóle. Wow. Dobra, lecimy szybko z tym parkurkiem. Nie przedłużamy, tylko gramy. Okej, mam fioletowy kluczyk. Idziemy teraz po niebieski. Mam niebieski kluczyk, teraz muszę się wrócić. Kurde! Mam to gdzieś, nie dam rady. Więc dzięki wam za oglądanie, spada mi. Eloo!